Salve assassini. Był Altair, to teraz czas na kolejnego znakomitego asasyna, Ezio Auditore da Firenze. Więc jeśli chcesz poznać jego historię, usiądź wygodnie, zostań i posłuchaj do końca. Ezio Auditore de la la la. Urodzony 24 czerwca 1459 roku we Florencji. Syn Giovanniego i Marii Auditorów oraz brat Federico, Petruccio i Claudi. Ezio w czasach swojej młodości, jak na typowego Włocha, podrywał kobiety, kształcił się, podrywał kobiety, walczył o honor rodziny i oczywiście podrywał kobiety. Pewnego dnia, gdy chłopak miał około 17 lat, wraz ze starszym Federico przyglądali się kobietom w mieście. Młodszemu Auditore wpadła w oko pewna dama, Christina Vespucci. Próbował do niej zagadać, jednak ta go szybko zbyła. Lecz Ezio się nie poddał i ruszył za Christiną do jej domu. Tam zauważył, że naprzykrza się jej Vieri de Pazzi. Między chłopakami doszło do bójki, którą Ezio wygrał. Późniejszego czasu wraz z Federico uczestniczył w bójce przeciwko Vieriemu i jego ludziom. W bójce chodziło o honor rodziny. W trakcie bójki Ezio dostał kamieniem prosto w twarz od Vieriego, przez co ma widoczną na ustach bliznę. Po udanej walce Ezio udał się do medyka, by opatrzyć ranę, a późniejszym czasem spędził noc z Christiną. Młodzieniec musiał uciekać, gdyż ojciec dziewczyny go nakrył z nią w łóżku. Rozłuszczony ojciec rozkazał straży go zabić. Auditore zdążył im umknąć i wrócił do domu. Młodzieniec dostał reprymendę od ojca za to, że nie wrócił na noc do domu. Giovanni kazał także synowi dostarczyć list do Palazzo Medici. W drodze powrotnej spotkał swoją młodszą siostrę, Claudię. Opowiedziała mu, że Duccio de Luca zaleca się do niej, lecz ta nie jest nim zainteresowana. Jak na starszego brata przystało, Ezio wytłumaczył na swój sposób de Luca, że Claudia go nie chce. Po tym zajściu chłopak wrócił do domu i zebrał dla swego młodszego brata Petruccio 3 pióra. Następnego dnia Ezio poznał młodego artystę Leonarda da Vinci, który malował obrazy dla jego matki. Po poznaniu nowego przyjaciela Ezio dostał zadanie od swego ojca, miał dostarczyć 2 listy. Gdy powrócił do domu, okazało się, że straż wtargnęła do ich willi i zabrała do więzienia ojca oraz braci. Udał się do więzienia i spotkał tam ojca, który kazał mu dostarczyć dowody ich niewinności panowi Alberti. Dowody znalazł w gabinecie ojca, ubrał jego szaty asasyna, a także założył karwasz z popsutym ukrytym ostrzem, które było owinięte w jakąś kartkę. Dowody zaniósł Uberto, który powiedział, że zrobi wszystko co w jego mocy, by jego ojciec oraz bracia przeżyli. Tak się jednak nie stało. Uberto okazał się templariuszem, spalił dowody, a także skazał Giovanniego, Federico i Petruccio na śmierć poprzez powieszenie. Ezio, będąc świadkiem tych zdarzeń, musiał uciekać. Po egzekucji spotkał się z Christiną, która mu współczuła. Młodzieniec nie mógł pozwolić, by jego zmarli krewni spoczęli w jakiejś norze. Zabrał ich ciała na łódź, odpłynął i na lądzie pogrzebał ich zwłoki. Później udał się do La Rosa Colta. Właścicielka dam do towarzystwa, Paola, nauczyła chłopaka, jak wtapiać się w tłum. Po nauczeniu się nowej umiejętności udał się do Leonardo prosić go o pomoc w naprawie ukrytego ostrza. Ten z radością mu pomógł. Naprawione ostrze Leonardo wręczył Eziowi, a ten wypróbował je na kukłach. Po treningu chłopak odnalazł Uberto, którego zabił za zdradę rodziny. W efekcie Ezio i jego reszta rodziny musiała uciekać do wuja Mario w Monteriggioni w Toskanii. W roku 1478 Ezio wraz z Mario wyruszyli do San Gimignano, które opanowali templariusze, a władzę nad miastem utrzymywał Vieri de Pazzi. Gdy dotarli do miasta, Ezio zabił pilnujących bramy strażników. Później wraz z Mario oraz grupą najemników wtargnęli do miasta. Wujek powiedział chłopakowi, że on i najemnicy odwrócą uwagę straży, a Ezio ma za zadanie zabić Vieriego. Jak wuj powiedział, tak chłopak zrobił. Zanim zabił Vieriego, podsłuchał jego rozmowę z Francesco, a także Jacopo de Pazzi oraz kardynałem Rodrigo Borgia. Gdy Vieri został sam, zabił go, a potem wrócił do Monteriggioni. Ezio opowiedział, że przed śmiercią Vieri rozmawiał ze swoimi krewnymi, a także człowiekiem o przezwisku Hiszpan. Wujek ostrzegł go, że Hiszpan to wielki mistrz zakonu templariuszy. Później w willi Ezio odnalazł 4 karty kodeksu. Udał się do Florencji, gdzie miał zabić Francesco de Pazzi i spotkać się z niejakim La Volpe. W międzyczasie spotkał się z Da Vincim i wręczył kolejne karty kodeksu. Ten z radością je przeanalizował, po czym wykonał drugie ostrze dla Ezio. Podczas poszukiwania La Volpe Ezio został okradziony przez złodzieja. Podczas ucieczki doprowadził go do La Volpe, który nakazał mu udać się do Santa Maria Novella, gdzie odbywało się spotkanie templariuszy. Podsłuchał ich, po czym skradł pieczęć dawnego proto-asasyna, Dariusza. 26 kwietnia tego samego roku w bazylice Santa Maria del Fiore odbywała się uroczysta msza, w której uczestniczyli medyceusze oraz templariusze. Także był tam Ezio. Wkrótce młodszy brat Lorenzo został zaatakowany.
Podbiegli do niego Bernardo Baroncelli oraz Francesco De Pazzi. Bernardo ranił Giuliana, zaś De Pazzi dobił go. Ranny został także starszy Medyceusz. Ezio odeskortował go z dala od walki do San Lorenzo, gdzie później zajął się nim opiekun jego dzieci, Ambrogini. Później Ezio wyruszył zabić Francesco, który znajdował się w Palazzo della Signoria. Po zabójstwie chłopak wrócił do Lorenzo. Po informacji ten przekazał mu listę spiskowców i kartę kodeksu, którą Ezio dał Leonardo, w ramach czego tamten wykonał zatrute ostrze. Jakiś czas później odwiedził Christinę, jednak ta była już zaręczona i nie było mowy o kontynuowaniu ich związku. Jedyne co dla niej zrobił, to uratował jej narzeczonego. Wkrótce młody Auditore odjechał z Florencji. Między rokiem 78 a 80 Ezio zabił trójkę spiskowców. Florenckiego mnicha Antonio Maffei, arcybiskupa Pizy Francesco Salviati oraz mnicha ze San Gimignano Stefana de Banione. W późniejszym czasie zabił także kupca Bernardo di Bandino Baroncelli, który był templariuszem. Po zabiciu tego ostatniego dowiedział się, gdzie znajduje się ostatni z rodziny De Pazzi, Jacopo. Śledzony Jacopo od kościoła aż do starożytnego amfiteatru został pochwycony przez ludzi Hiszpana i Emilio Barbarico. Zaczęli go torturować. W międzyczasie pochwycili także Ezio, który śledził Jacopo. Auditore pokonał straż, a potem dobił wycieńczonego Jacopo i powrócił do Florencji. Odwiedził w niej Lorenzo, który dał mu specjalną pelerynę Medyceuszy w ramach za zasługi wobec jego rodziny. Ezio chciał odwiedzić także Leonardo, ale ten wyjechał do Wenecji, gdzie za nim ruszył. Napotkał go w Apeninach z uszkodzonym wozem. Pomógł mu go naprawić. Podczas długiej podróży napadli ich ludzie Hiszpana, których Ezio zabił. Gdy przyjechali do Forli, mieli wsiąść na prom, jednak Ezio nie posiadał glejtu. We Forli uratował Katerinę Sforza, która w zamian za ratunek pomogła. W roku 81 skrytobójca wraz z kompanem dotarli do brzegu Wenecji. Powitał ich sługa hrabiego Pexaro, który ich oprowadził po mieście. Po odłączeniu się od Leonardo i Pexaro, Ezio pomógł uratować ranną złodziejkę Rosę. Przez 4 lata pomagał złodziejom i ich przywódcy Antonio de Magianis przygotować się do ataku na Palazzo della Seta, gdzie przebywał templariusz Emilio Barbarico. Dnia 11 września 1485 roku skrytobójca wszedł do pałacu, by zabić Emilia. Tuż przed wydaniem wyroku podsłuchał rozmowę swego celu z Carlo Grimaldi, a po odejściu tego drugiego wykonał swoje zadanie. Po zabójstwie asasyn udał się na plac, gdzie podsłuchał rozmowę Carla Grimaldiego z Silvio i Marco Barbarigo, Dante Moro oraz Rodrigo Borgio. Omawiali oni plan zabicia Doży, Giovanniego Moczenigo. Ezio odszedł od rozmawiających i wraz z Antoniem szukał sposobu na dostanie się do Pałacu Dożów. 14 listopada tego samego roku udał się do Leonardo i poprosił go, by użyczył mu swojej machiny latającej. Da Vinci uznał, że to szaleństwo, lecz powiedział, że ciepłe powietrze mogłoby unieść machinę wyżej. Ludzie Antonia rozpalili w całej Wenecji ogniska, a Ezio je wykorzystując dotarł do pałacu. Jednak było już za późno. Doża umierał na oczach asasyna. Jedyne co mógł zrobić, to pomścić go zabijając będącego tam Grimaldiego. Efektem czego było poszukiwanie Ezio przez wszystkich strażników w całej Wenecji. W roku 86 chłopak udał się do Leonarda i podarował mu kolejne strony kodeksu. Ten, z wyczytanych inskrypcji, stworzył ukryty pistolet, bardzo głośną, ale zabójczą broń dystansową. Po otrzymaniu nowej broni Ezio udał się do La Rosa della Virtu, któremu przewodzi siostra Teodora. Ta mu opowiedziała o tym, że jeden z jej klientów zamordował jedną z jej pracownic. Ezio dogonił go i zabił. Później spotkał się z Leonardem, który miał ważną wiadomość dla niego. Christina Vespucci przybyła na karnawał. Ezio podziękował Leonardowi i udał się na bal, gdzie podrzucił jej list. Udała się w zapisane na liście miejsce, gdzie spotkała Ezio, lecz ta myślała, że to jej mąż. Zaczęli się całować, jednak ta rozpoznała Ezio i kazała mu się wynosić. Ezio powrócił do swego zadania, a zadanie miał takie, że ma zabić nowego dożę, templariusza Marco Barbarigo. 14 sierpnia zastrzelił Marka za pomocą ukrytego pistoletu. Po jego śmierci na następcę wybrano jego brata, Agostino. Ten poinformował chłopaka, że jego kuzyn Silvio Barbarigo oraz Dante Moro ukrywali się w Le Arsenale. Ezio ruszył tam, gdzie na miejscu uwolnił z więzienia Bartolomeo di Alviano oraz jego ludzi. Bartolomeo wraz z najemnikami zaczęli walczyć ze strażą templariuszy, podczas gdy oni sami nie mieli ochrony, a Ezio dogonił ich i zabił. 2 lata później Leonardo odkrył w zapiskach z kart kodeksu, że tylko prorok może otworzyć tak zwany skarbiec. Jednocześnie Ezio dostał informację na temat tego, że Rodrigo Borgia przybywa do Wenecji, by dostać ważną przesyłkę z Cypru. Ezio odnalazł paczkę, a w niej jabłko Edenu, które niósł posłaniec. Przebrał się za niego i dostarczył paczkę Borgi. Po rozmówieniu się z Rodrigo doszło do starcia. Do Ezio dołączyli jego przyjaciele. Rodrigo uciekł, a Auditore tejże nocy został asasynem. Ezio wraz z Niccolò Machiavelli udał się do Forli, gdzie miastem rządziła stara znajoma, Caterina Sforza. Jednak miasto było atakowane przez braci Orsi, Ludovica i Checca i ich ludzi. Ezio pomógł odeprzeć atak, a także uratował porwane przez nich dzieci Kateliny.
Gdy bezpiecznie odeskortował dzieci do Kateliny, Kekko ukradł jabłko. Ezio odnalazł go i zabił, lecz artefakt trafił w ręce jakiegoś księdza, który szybko uciekł. W międzyczasie Ezio uratował Krzysztofa Kolumba i zakończył ludobójstwo asasynów w Hiszpanii. W roku 1494 Ezio wyruszył do Florencji, by odnaleźć tego, który ukradł artefakt. Był nim dominikanin Girolamo Savonarola. Machiavelli wytłumaczył asasynowi, że Savonarola po śmierci Lorenzo przejął władzę za pomocą jabłka. Ezio musiał zabić 9 ludzi dominikanina, którzy podżegali lud. Po zabiciu 9 celów natrafił na umierającego męża Christiny. Ten powiedział ostatkiem sił, że ludzie Savonaroli gonią Christinę. Ezio ją uratował, lecz na darmo. Chwilę później zmarła w jego ramionach. W 98 Florenccy zbuntowali się przeciwko władzy Savonaroli i chcieli go spalić żywcem. W tym czasie Ezio zabrał mu fragment Edenu, po czym obserwował egzekucję. Asasyn postanowił to przerwać i zabił Savonarolę, a następnie przemówił do ludu i odszedł. W 1499 roku asasyn zdobył wszystkie karty kodeksu, a reszta bractwa odszukała położenie skarbca. Skarbiec znajdował się w kaplicy Sykstyńskiej. Ezio czym prędzej wyruszył w stronę Watykanu. Gdy dotarł do kaplicy, między nim a Rodrigo doszło do walki. Ezio nie spodziewał się, że Borgia zdobył inny artefakt – pastorał. Borgia stał się niewidzialny, a Auditore stworzył swoje iluzoryczne kopie. Ostatecznie podczas walki na pięści Ezio pokonał papieża, lecz go nie zabił, argumentując tym, że to nie zwróci życia jego rodziny. Wygrany chwycił pastorał oraz jabłko i dzięki nim otworzył skarbiec, który tak naprawdę był świątynią Isu. W środku objawiła mu się jedna z tych, którzy byli przed nami – Minerva. Po rozmowie z Minervą wyszedł ze skarbca, jednak tylko z jabłkiem. Pastorał zapadł się pod ziemię, przez mechanizmy w świątyni. Do kaplicy przybył Mario, który mówił, że muszą szybko uciekać. Gdy wyszli z kaplicy, napadła ich straż Borgiów, jednak ta nie dała rady pokonać dwójki asasynów. Asasyni dotarli do Tybru, by pozbyć się jabłka. Jednak wuj powiedział Ezio, żeby dał mu jabłko, a decyzję o porzuceniu artefaktu może podjąć w późniejszym czasie. Ezio dał fragment Edenu wujowi. Następnie oboje udali się do Monteligioni. Stycznia 1500 roku Ezio spotkał się z resztą włoskiego bractwa. Podczas spotkania Machiavelli zapytał, czy Borgia nie żyje. Ezio powiedział, że nie zabił go z osobistych powodów. Rozłoszony Niccolo natychmiast wyjechał do Rzymu. Nazajutrz Cesare Borgia, syn Rodrigo, zaatakował Monteligioni. Ezio ile sił próbował powstrzymać atak, używając do tego armat, by powstrzymać nacierające wojska wroga. Kiedy ludzie Borgii zaczęli dostawać się do miasta, Ezio ruszył do walki. Jednak to nic nie zdziałało. Jabłko zdobył Cesare, Mario został zabity, Katelina porwana, a sam asasyn został dotkliwie postrzelony. Gdy wszyscy się ewakuowali, Ezio zamknął przejście. Po wydostaniu się z miasta ruszył konno do Rzymu. Po dotarciu spotkał się z Machiavellim. Ten przedstawił mu nowego sojusznika, Fabio Orsini, który podarował stary magazyn nad Tybrem jako nową kryjówkę dla asasynów. Ezio mu podziękował i wyruszył w miasto, by zdobyć sojuszników oraz nowych rekrutów do bractwa. W międzyczasie spotkał La Volpe, który zaczął podejrzewać o zdradę Machiavelliego. Równocześnie w tym czasie do Rzymu przybyła jego matka wraz ze siostrą, która objęła władzę nad tamtejszym burdelem. Dzięki swoim kontaktom dowiedział się, że Katelina Sforza jest przetrzymywana w Castel Sant'Angelo. Asasyn wyruszył tam i po trudnościach, m.in. zdobycia klucza od siostry Cesare, Lucrecji, braku możliwości chodzenia przez Katelinę, uciekli z Watykanu. W roku 1503 postanowił zabić osoby, które służyły Cesare. Juana Borgia Starszego, który był jego skarbnikiem, a także barona de Valois, francuskiego szlachcica i generała. Juan został zabity podczas imprezy na cześć Cesare, zaś baron zginął podczas walki w swoim obozie. Auditore postanowił dostać się do Castel Sant'Angelo, by raz na zawsze pozbyć się Cesare. Jednak potrzebował klucza. Zdobył go od kochanka Lucrecji, Pietra Rossi, równocześnie ratując mu życie z rąk prawej ręki Cesare, Michelotto. Wracając do siedziby asasynów, napotkał zdrajcę, który był obecny podczas ataku na Monteligioni. Ezio go schwytał i przesłuchał. Jak się szybko okazało, to on zdradził wszystkie plany asasynów w Monteligioni. Ezio szybko ruszył do siedziby nad Tybrem, by uratować Machiavelliego przed atakiem ze strony La Volpe. Zdążył uratować Niccolo i wytłumaczył La Volpe, że kto inny zdradził. Przyjaciele porozumieli się i postanowili, że Claudia zostanie asasynem. Równocześnie Machiavelli przekazał Ezio swój tytuł mentorski. 18 sierpnia 1503 roku Ezio udał się do Castel Sant'Angelo, by zabić Cesare. Gdy był na miejscu, jego cel kłócił się ze swoim ojcem. Nagle wtargnęła Lucrecja i powiedziała, że Rodrigo chce zabić swego syna za pomocą zatrutych jabłek, ze względu, że ten rujnuje wszystko to, co on zbudował.
W akcie furii cesarz wziął jabłko, które jadł, i włożył je siłą do ust papieża. Ten zmarł. Cesare zaczął wypytywać Lukrecję o miejsce ukrycia jabłka Edenu. Mentor asasynów wtargnął do pomieszczenia, gdy cesarz wyszedł. Przebywająca tam Lukrecja wyjawiła Ezio, gdzie udał się cesarz. Ezio ruszył, by zdobyć jabłko przed nim. Udało mu się to, jednak musiał szybko uciekać, bo straż papieska, a także wszyscy żołnierze Borgi rozpoczęli pościg. Będąc w posiadaniu jabłka, Ezio postanowił skonfrontować się z cesarzem raz na zawsze i z nim skończyć. U wyjściowych bram Rzymu rozpoczęła się walka, gdzie wszyscy asasyni walczyli przeciwko resztkom sił Borgi. Gdy walka się skończyła, do bram przybył Orsini wraz ze strażą papieską. Z rozkazu nowego papieża, Juliusza II, Borgia został aresztowany i wtrącony do lochu. Po roku 1504 Klaudia została porwana przez ludzi cesare, którzy nadal działali w Rzymie. Uratował ją, ale również schwytał Michelotto, który kilka dni po schwytaniu uciekł. Z pomocą jabłka Edenu odkrył, że zbieg udał się do Hiszpanii. W 1506 roku, gdy miał wyruszać do Hiszpanii, odwiedził Leonarda. Ten poprosił go, by przyprowadził jego podopiecznego do jego warsztatu. Ezio odnalazł chłopaka o imieniu Salai w tawernie. Musiał mu przerwać grę w kości z pewnymi jego mościami. Podczas drogi powrotnej zostali zaatakowani przez tych samych ludzi, z którymi Salai grał w kości. Okazali się nimi hermetyści. Zmieniając trasę, wrócili do pracowni Da Vinciego, jednak tego tam nie było. Domyślili się, że został porwany przez hermetystów. Ezio i Salai trafili na trop na obrazach Leonarda, jednak żadnego z nich nie posiadali. Ezio odzyskał owe obrazy i za pomocą wzroku orła, dzięki ukrytym przez Da Vinciego instrukcjom, sporządził mapę, dzięki której odnalazł Da Vinciego. Hermetyści przesłuchiwali go tuż przy bramie do świątyni pitagorejskiej, która była świątynią Isu. Ezio zabił wszystkich przeciwników i dostał się wraz z Leonardem do świątyni. Asasyn uznał, że to nie jest im przeznaczone, zagadując artystę, wyszli ze świątyni. Późniejszego czasu Ezio, Leonardo oraz Niccolo wyruszyli do Hiszpanii tropem Cesare i Michelotto. Przybyli do Walencji, gdzie ukrywał się ten drugi, jednak atak się nie powiódł. Michelotto uciekł. Wymyślili plan, by wysadzić statki Borgi. Gdy tego dokonali, Auditore i Machiavelli zobaczyli, jak Cesare morduje Michelotto. Uciekł w stronę Wiany, a po drodze ranił Machiavelliego. Tam, roku 1507, Ezio dopadł Cesare i zabił go. W roku 1510 mentor wyruszył w podróż do Masjafu, by odkryć starą bibliotekę Altaira. Gdy dotarł do celu, był marzec roku 1511. Na miejscu został zaatakowany przez bizantyjską armię, którą dowodził templariusz, Leandros. Doszło do walki. Podczas starcia jego prawe ostrze zostało złamane, a Ezio padł pod naporem przeciwnika. Został pojmany, a templariusz skazał go na śmierć poprzez powieszenie. Ezio jednak nie dał za wygraną. Rękoma złapał linę, którą miał zawiązaną na szyi. Za jej pomocą obwiązał szyję Leandrosa i skoczył w przepaść. Bizantyjczycy, chcąc ratować duszącego się dowódcę, przecięli linę. W efekcie asasyn spadł na drewniany podest. Mentor zdołał zdobyć swój sprzęt, a także dowiedział się, że do otworzenia biblioteki potrzeba 5 kluczy. Wydostał się z Masjafu i zaczął gonić powozem templariusza. Żołnierze bizantyjscy rzucili ładunek wybuchowy pod powóz Ezio, co spowodowało, że został bardzo mocno ranny. Poturbowany Ezio odnalazł Leandrosa i zabił go w walce. Przy jego trupie znalazł dziennik Niccolo Polo, dzięki któremu dowiedział się więcej informacji na temat kluczy. W maju tego samego roku dotarł do Konstantynopola. Podczas cumowania do portu poznał księcia Sulejmana, późniejszego sułtana Sulejmana Wspaniałego. Podczas schodzenia ze statku powitał go Yusuf Tazim, mistrz, a także i dowódca osmańskich asasynów. W drodze do siedziby zostali zaatakowani przez bizantyjskich żołnierzy. Niespodziewanie zjawili się osmańscy żołnierze i odciągnęli walką ludzi templariuszy. Po dotarciu do kryjówki Bractwa i przywitaniem się z tamtejszymi członkami, Ezio dostał od Yusufa ostrze z hakiem. Miało mu ono zastąpić zniszczone ostrze, a także ułatwić wspinaczkę. Po zapoznaniu się z nową bronią, Ezio wyruszył w poszukiwaniu kluczy. Jeden z nich znalazł pod sklepem Sophie Sartor, z którą przybył do Konstantynopola. Znalazł też tam mapę do pozostałych kluczy, a Sofia zgodziła się rozszyfrować ją. Odkrył też, że każdy z kluczy służy do zapisywania części wspomnień. Gdy Sofia rozszyfrowywała miejsce ukrycia kolejnych kluczy, włoski mentor pomagał zdobywać większe wpływy osmańskim asasynom lub pomagał młodemu Sulejmanowi, który to opowiadał Ezio o wojnie między ojcem chłopaka a wujem. Drugi klucz był ukryty w wieży Galata, Ezio z łatwością go zdobył. Trzeci klucz był w Forum Bovis. W międzyczasie Ezio dostał misję od Sulejmana, by śledzić Tarika Barletti, kapitana Janczarów, który na uroczystości zawiódł. Podczas śledzenia Tarik przekazał broń dwójce templariuszy. Mentor uznał to za zdradę ponad wszystko i w przebraniu jednego z Janczarów zabił Tarika.
Jednak to nie była dobra śmierć. Talik nie współpracował z wrogiem, a chciał ich pokonać. Asasyn przyjął tą wiadomość z bólem. Gdy powrócił, dowiedział się od Sophie, że czwarty klucz znajduje się w wieży panny. Ostatni z kluczy posiadał Manuel, paleologa, który przebywał w Kapadocji. Mentor poprosił Yusufa i innych asasynów, by chronili Sophie, aż do jego powrotu. W marcu 1512 roku dotarł na miejsce, w którym znajdowało się podziemne miasto. Ezio je zinfiltrował. Uratował osmańską agentkę, Dilarę, która chciała się zemścić za śmierć tureckich szpiegów. Asasyn jej pomógł, przy okazji zabijając Szach Kulu. Później odnalazł Manuela. Odebrał mu klucz i zabił ostatniego spadkobiercę cesarstwa bizantyjskiego. Na miejsce przybył Ahmed, syn sułtana Bajezyda II i wuj młodego Sulejmana. Zażądał od niego kluczy do biblioteki Altaira. Jeśli ich nie dostanie, zabije ukochaną Ezia. Asasyn pokonał ludzi Templariusza, ten jednak uciekł. Auditore powrócił do Konstantynopola i udał się do sklepu Sophie. Tam ujrzał zabitego Yusufa. Postanowił zresztą asasynów pokonać niedobitki Templariuszy i samego Ahmeda. Zabójcy udali się do arsenału, gdzie dorwali Templariusza, jednak nie było przy nim Sophie. Ezio puścił go, a ten powiedział, że jeśli chce ujrzeć Sophie żywą, ma przynieść klucze do świątyni Altaira i spotkać się z nim pod wieżą Galata. Mentor przybył, dał mu klucze i podszedł do kobiety. Ta jednak nie była Sophią, Sophia była w innym miejscu. Ruszył do niej i ją uwolnił. Po tym postanowił gonić powozem uciekającego Ahmeda. Gdy dopadł Templariusza, oboje spadli w przepaść. W powietrzu Ezio otworzył spadochron, ratując siebie i Ahmeda od upadku. Po twardym lądowaniu oboje stracili przytomność. Gdy Ezio się ocknął, zabrał klucze Ahmedowi. Na miejsce przybył brat Ahmeda, Selim Groźny, który ogłosił, że został mianowany na sułtana, po czym zaczął dusić brata i zepchnął go z klifu do wody. Ezio wraz ze Sophią udali się w podróż do Masyafu. Gdy dotarli na miejsce, asasyn za pomocą kluczy dostał się do środka. W środku ujrzał szkielet Altaira, który trzymał jeszcze jeden klucz. Dzięki niemu ujrzał ostatnie chwile życia zmarłego, a także ukrycie innego jabłka Edenu. Gdy je ujrzał, postanowił je zostawić, gdyż tak silna rzecz w nieodpowiednich rękach może zdziałać więcej złego niż dobrego. Ezio także zrozumiał, że przez całe życie robił wszystko dla kogoś o imieniu Desmond. Po tym wszystkim wraz ze Sophią powrócił do Włoch, gdzie się pobrali. Ezio porzucił życie asasyna i postanowił ostatnie lata spędzić z rodziną. W późniejszym czasie para doczekała się dwójki dzieci, Marcella oraz Flavii. Pewnego dnia, podczas zbierania plonów, ujrzał dziwną postać w kapturze, która rozmawiała z jego córką. Były mentor uznał to za zagrożenie, podbiegł do Flavii, po czym chwycił nieznaną mu osobę. Jak się okazało, była nią chińska asasynka, Shao Yun, i nie miała wrogich zamiarów wobec rodziny Auditore. Wieczorem, po spokojnej rozmowie, Sophia pozwoliła Shao zostać w domu na kilka nocy. Następnego dnia Ezio nakrył młodą asasynkę, jak przegląda listy w jego gabinecie. Emerytowany asasyn kazał się jej wynosić. Po chwili przeprosił ją i wytłumaczył jej, że on chce tylko bezpieczeństwa swoich bliskich, nic więcej. Po rozmowie udali się do Florencji, gdzie w jednej z uliczek zostali zaatakowani przez chińskiego wojownika. Yun szybko go pokonała. Gdy powrócili do domu, Ezio kazał wyjechać Sophie wraz z dziećmi do Machiavelliego. Jeszcze tej samej nocy do willi Ezio wtargnęli kolejni napastnicy. Po długiej, trudnej i nierównej walce Ezio wraz ze Shao pokonali wszystkich. Następnego dnia dziewczyna opuściła willę Auditore z nabytą wiedzą od byłego mentora. Przed wyruszeniem w podróż podarował jej puzdro prekursorów. Z kolejnymi dniami Ezio czuł się coraz gorzej. 30 listopada 1524 roku udał się do Florencji wraz ze Flavią oraz Sophią. Gdy one chodziły po placu, on usiadł na ławce. Dosiadł się do niego młody chłopak. Wywiązał się między nimi dialog. Gdy chłopak odszedł, Ezio zmarł siedząc na ławce. W wieku 65 lat. Skoro opowiedziałem już cały żywot naszego ukochanego mentora, czas przejść do istotnych informacji. W grze Assassin's Creed 2 Discovery na Nintendo DS dowiadujemy się, że Ezio był ateistą. Ezio posługiwał się także językiem francuskim, prawdopodobnie przez poznanie kilku Francuzek we Florencji. Strój Ezio z gry Assassin's Creed Brotherhood możemy odblokować w innych grach z tej serii. Na przykład w Trójce, Czwórce Black Flag, Rogue, Unity, Syndicate oraz także Origins. Zaś odzienie z dwójki możemy ubrać w Chronicles China, a także w innej grze od Ubisoftu, Prince of Persia Zapomniane Piaski. Wbrew pozorom i podobieństwom, Ezio i Altair nie są ze sobą spokrewnieni. Dopiero przed rodziną Kenwayów ich rody się krzyżują. No cóż, to chyba tyle. Czas zakończyć ten odcinek i zacząć się przygotowywać do kolejnego. Jeśli się Wam spodobało, to wiecie co robić. A i pamiętajcie, nic nie jest prawdziwe.
wszystko jest dozwolone.